grunwaldzkich polach rozpadła się orężna potęga zakonu krzyżackiego. W 548 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem zakończył się pierwszy gwiaździsty zlot motorowy sportowców wiejskich. Ze wszystkich stron kraju ściągnęły sztafety, aby na polu, które widziało zwycięstwo polskiego oręża, uczcić tę zawsze aktualną rocznicę. Raport przyjmuje generał Zarzycki. Przemawia przewodniczący Związku Młodzieży Wiejskiej Józef Teichma. Nam, Polakom, nie wolno zapominać, że krzyżacka żądza podbojów nie przeminęła razem z ich grunwaldzką klęską. W bieżącym roku kanclerz Konrad Adenauer został mianowany wielkim mistrzem tego zakonu lupieżców. Są jeszcze tacy, co chcieliby puścić w niepamięć grunwaldzkie doświadczenie. My o nim nie zapomnimy. Do Warszawy przybyła na zaproszenie naszego Sejmu delegacja parlamentarzystów Demokratycznej Republiki Wietnamu. Na lotnisku wita delegację marszałek Sejmu Czesław Wycech i przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Goście wietnamscy zwiedzili Warszawę. Przewodniczy delegacji Ton Dic Tan. Wizyta gości wietnamskich przyczyni się do umocnienia przyjaźni z dalekim, lecz bliskim nam Wietnamem. Dwa i pół tysiąca hektarów, 14 kilometrów długości, ponad 100 milionów metrów sześciennych wody. To cyfry mówiące o największym w Polsce zbiorniku wodnym w Goczałkowicach na Śląsku. Stąd stacja pomp tloczy wodę dla całego górnośląskiego przemysłu i potrzeb ludności. Budowa goczałkowickiej zapory i zbiornika kosztowała 300 milionów złotych, ale cała ta suma zamortyzowała się w ciągu jednej nocy podczas tegorocznej powodzi. Gdyby nie Goczałkowice, straty wyniosłyby tyle samo. Opłaca się budować z myślą o przyszłości. Trzynaście lat po wojnie, a jej złowrogie dziedzictwo ciągle jeszcze daje o sobie znać. Podczas budowy nowego domu w Warszawie przy ulicy Żelaznej odkryto tysiące sztuk amunicji do dział i moździerzy. Szmer w słuchawkach. Tu pod ziemią czai się śmierć. Każdą sztukę trzeba wygrzebywać ręcznie. Nieostrożny ruch może kosztować życie. Pordzewiałe zapalniki, pogięte splonki, obluzowane gwinty. Saperzy nawet w latach pokoju są na pierwszej linii frontu. Ryzykują życiem przy pracy, która musi być wykonana. Przez miasto przejeżdża śmiercionośny ładunek. Tu skończy się zdradziecki żywot niewypałów. Ale ile ich jeszcze jest rozsianych i ukrytych, niosących śmierć i kalectwo? We wsi Świeże Górne nad Wisłą żyje najsławniejszy chyba nasz artysta ludowy Leon Kudla. Mimo przekroczonej osiemdziesiątki i bardzo burzliwych kolei życia, artysta z młodzieńczą pasją rzeźbi w lipowym drewnie swoje świątki, urzekające Madonny, postacie z legend i biblijnych podań. Twórcą zainteresowali się filmowcy, reżyser Makarczyński i operator Forbert. Rzeźby Leona Kudły są szeroko znane również za granicą. Przyroda obdarzyła nas łaskawie krótkotrwałą falą upadów.
Cóż milszego podczas kanikuły niż wypoczynek nad jeziorami? Nie tylko siatkówka i żagiel stanowią tu jedyną atrakcję. Bywają inne, warte obejrzenia nawet przez teleskop. Wycieczki statkiem lub wyprawy żaglówką dostarczają zapasu emocji i odprężenia na cały rok. Nigdyśmy chyba nie mieli takiego rozkwitu żeglarstwa, turystyki i zwyczajnej trampowskiej włóczęgi. Ognisko nad jeziorem i skromny zazwyczaj odchudzający posiłek będzie się w grudniu i marcu wspominać z rozrzewnieniem. Z okazji 50-lecia ASETES-u odbyły się w Krakowie Międzynarodowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Akademików. Bieg na setkę. Od pierwszej chwili wysuwa się na czoło biegacz radziecki Ozolin. I on też wygrywa bieg w czasie 10-6. 100-metrówka kobiet. Tu nasze sprinterki również musiały oddać prymat. Bieg wygrała Jelisiejewa, Związek Radziecki, uzyskując czas 12 sekund. Biegaczkom radzieckim przypadło zresztą także drugie i trzecie miejsce. Dal skacze Ciastowska z AZS-u Poznań. Czujko, Związek Radziecki, zwyciężczyni w tej konkurencji. Jugosłowianin Lukman w skoku łotyczce nie osiągnął szczególnie rewelacyjnych rezultatów. Skacze ważny z AZS-u Warszawa. Święto klubowe uczcił zajęciem pierwszego miejsca. Miotacz Samocwietow, 62,5 metra. Skoczek radziecki Kaszkarow osiągnął tym razem 2 metry i 4 centymetry. Dobry wynik. Ale nie na długo. Kazimierz Fabrykowski wynikiem 2 metry i 7 centymetrów ustanowił nowy rekord polski i pobił o całe 10 centymetrów swój własny rekord życiowy. Rzadko zdarza się taka sensacja. Akademicki Związek Sportowy w ciągu 50 lat swego istnienia wychował dziesiątki naszych reprezentantów narodowych. Przyczynił się w ogromnym stopniu do rozwoju kultury fizycznej w kraju. AZS cieszy się w Polsce zasłużoną sympatią i popularnością. Taki kąsek dla amatorów gimnastyki zdarza się raz na 4 lata. 14. Mistrzostwa Świata w gimnastyce odbyły się tym razem w Moskwie. Ćwiczy Azarian, chluba radzieckiej gimnastyki. Zajął jednak dopiero 7. miejsce. W ćwiczeniach wolnych zadziwił widzów japoński zawodnik Ono, jak gdyby pozbawiony kości. Na koniu ćwiczy Szachlin, Związek Radziecki. Zdobył on indywidualnie pierwsze miejsce w konkurencji wieloboju. A oto nasz srebrny medalista z olimpiady Jokiel. Niestety był wyraźnie nie w formie. Zajął dopiero 20. miejsce, uzyskując o 7 punktów mniej niż Szachlin. Szachlin, Titow i Japończyk Ono zdobyli pierwsze 3 nagrody. Konkurencję kobiet rozpoczyna znana u nas dobrze Czeszka Bosakowa. W ćwiczeniach wolnych była doskonała i bez trudu wyforowała się na pierwszą pozycję. Radziecka zawodniczka Latynina była druga w ćwiczeniach wolnych, ale na przyrządach zajęła bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Mistrzostwa moskiewskie dowiodły, że poziom gimnastyki na świecie ogromnie wzrósł i uzyskanie laurów wymaga wyjątkowo systematycznej pracy nad kadrą narodową. Słynni zawsze z temperamentu Brazylijczycy przeszli tym razem samych siebie. Powrót brazylijskiej drużyny ze Sztokholmu z Mistrzostwem Świata w kieszeni zamienił się w euforyczną, wielogodzinną manifestację. Jeden tylko rezerwowy gracz drużyny otrzymał 500 propozycji małżeńskich. Cóż mówić o sławnym Didim czy Pele. Ulice Rio de Janeiro nie widziały jeszcze takiej radości. Zwycięska drużyna została przyjęta przez prezydenta republiki w jego palacu. Wszyscy otrzymali tu wysokie odznaczenia państwowe, nie mówiąc już o niezliczonych podarunkach.